Państwu. Bardzo dziękuję za wprowadzenie mnie. I tak jak nakazuje ten program dzisiejszego wieczora, pozwolę sobie najpierw przeczytać wiersz wybrany przeze mnie, wiersz Herberta, a potem trzy krótkie moje własne wiersze. Zbigniew Herbert, przeczucia eschatologiczne pana Cogito. Tyle cudów w życiu pana Cogito. Kaprysów, fortuny, olśnień i upadków. Więc chyba wieczność będzie miał gorzką. Bez podróży, przyjaciół, książek. Za to pod dostatkiem czasu. Jak chory na płuca, jak cesarz na wygnaniu. Pewnie będzie zamiatał wielki plac czyśćca lub nudził się przed lustrem opuszczonej golarni. Bez pióra, inkaustu, pergaminu, bez wspomnień dzieciństwa, historii powszechnej, atlasu ptaków. Podobnie jak inni będzie uczęszczał na kursy tępienia ziemskich nawyków, komisja werbunkowa pracuje bardzo dokładnie. Trzeba ostatki zmysłów kandydatów do raju. Pan Cogito będzie się bronił, stawi zaciekły opór. Najłatwiej odda swój węch. Używał go z umiarem, nigdy nikogo nie tropił. Także odda bez żalu smak jadła i smak głodu. Na stole komisji werbunkowej złoży płatki uszu. Może uda się przekonać anioły, że jest niezdolny do służby niebieskiej i pozwolą mu wrócić przez zarosłą ścieżkę nad brzeg Białego Morza do groty początku. Powiedzieć, że czytanie własnych wierszy po Herbercie wcale nie jest łatwą rzeczą. Proszę mi wybaczyć. Ale wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji. Tym się pocieszam. Noc wlewa się jak ciemna woda. Żyjemy między wspominaniem i zapominaniem. Czy umiemy sprostać swojemu losowi? Poznaliśmy śmierć bez umierania i widywaliśmy światło w ciemności. Miejsca i obrazy czekały na zaistnienie, wabiąc wizją doskonałości. Zrób, co zamierzałeś, bo nigdy nie będziesz gotowy. Wezwij dobre duchy, żeby ci sprzyjały. Jednak okazuje się, że mam tremę. Radości. Ty idziesz naprzód. Wyobcowana, ale wolna. Nikt nie wyciąga po ciebie ręki, bo jesteś niespodziana. Powiedz, czy masz za sobą silne zastępy, które mogą nas bronić? Czy też sama wystarczasz na wszystko, na obrządek narodzin i pochwałę życia? Komu powierzyć niepokoje? Te dni liczone już do końca. Nie unikaj nieżyjących już przyjaciół,
zaklętych w książki i listy. To szczątki zapomnianej mowy czasu, którą odkrywasz na nowo. I ostatnie krótki wiersz. Słuchajcie, jak echo śpiewa swoją triumfalną pieśń. Nas już nie ma, a ono wciąż jeszcze żyje. Drzewom powierza nasze tajemnice, a księżyc, kiedy na niego patrzę, tak samo wygląda jak wtedy. W bladym świetle widać resztki przedmiotów, znaki zatrudnień i życia ludzi, którzy za dnia tu bywali. Miejsca i obrazy czekają na swoje istnienie. Ja także, kiedy odejdę, może w ciemności zaświecę.